Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, będzie to tag What's on my iPhone. Ostatnio jakoś dużo tagów robię, ale widzę, że Wam się spodobały tagi, także mam nadzieję, że Wam się również i ten spodoba, więc w tym filmiku chodzi o to, że będę po prostu pokazywała, jakie mam aplikacje w telefonie, co, jak mam wszystko poukładane, bo dużo osób się pyta, to nie chodzi o to, że będę się chwalić czy coś takiego, tylko po prostu chcę Wam powiedzieć, jak to wygląda, bo dostaję dużo pytań i uważam, że ten filmik może być taki przydatny. Także zapraszam. Więc słuchajcie, na początku powiem, że mój telefon to jest iPhone 4S. Zdjęłam specjalnie folię z przedniej szyby, bo była strasznie zarysowana. Z tyłu mam case'a, więc taka moja mała rada, że jak ktoś kupuje telefon, czy to iPhone, czy to obojętnie jaki, kupujcie od razu folię. Ja kupiłam i nie mogłam przykleić, już powiedziałam, dobra, nie będę przyklejać, ale stwierdziłam, że jednak się to przyda. I w sklepie, w którym kupiłam folię, przykleili mi ją od razu. Oczywiście musiałam zapłacić więcej, no ale już to pominę. I jakbym zdjęła jeszcze case'a, to naprawdę telefon wygląda jak nowy. No jest to telefon biały, bo sobie wybrałam, że chcę mieć biały. Więc pierwsza strona z ikonkami przedstawia się tak. Na samej górze mamy wszystkie standardowe rzeczy, czyli wiadomości, kalendarz, zdjęcia, aparat, wideo, mapy, pogoda, coś tam. No w każdym razie to są wszystkie aplikacje, które są na początku, a na drugiej stronie zaczynają się już te, które pościągałam. Więc w pierwszym rzędzie mamy giełda, z której nie korzystam, narzędzia, Twitter. Na Twitterze właśnie jak coś piszę, to najczęściej z telefonu. Dalej mamy Kika. Kik służy do nagrywania takiego krótkiego wideo. Wiem, że jest jeszcze Kik, w którym możemy zamieszczać różne, z którymi możemy rozmawiać z różnymi użytkownikami. Dalej mamy Skype'a. Na Skype'ie często właśnie rozmawiam, bo jest mi wygodniej i bardzo dobrze słuchać, ponieważ mam też do mojego iPhone'a słuchawki z mikrofonem, więc jest świetnie. Fotoblog. Nie wiem, ściągnęłam tą aplikację, ale jeszcze nie korzystałam. Messenger do Facebooka. Facebook. Aplikacja z Facebooka strony, dzięki czemu mogę się z Wami kontaktować. O, coś zgasło. Kontaktować się mogę z Wami na bieżąco. iCompose, szczerze mówiąc nie korzystałam z tego, ale w moim telefonie jest bałagan, tak jak we wszystkim u mnie jest bałagan, więc stwierdziłam, że bez sensu tutaj robić porządki do samego filmiku. Dalej mamy fiszki do angielskiego, mam zamiar z tego korzystać, ale nie korzystałam. Dalej mamy jak dojadę, szczerze mówiąc wolę też jakoś sobie włączyć mapy, które są na pierwszej stronie swoją drogą bardzo fajne, bo te z Google'a usunęłam, bo były masakryczne i często mnie myliły. Dalej mamy YouTube, aplikacja też musi być standardowo, Instagram, no to już koniecznie, ustawienia i jest aplikacja Guess. To jest taka gra, gdzie mamy różne takie loga marek, tylko że one nie są całe podane, tylko jest tak częściowo odsłonięte i musimy zgadnąć, co to jest za logo, więc coś takiego. Dalej mamy iSync, jeszcze nie korzystałam z tego, mam nadzieję, że uda mi się skorzystać, bo ciekawa aplikacja może być. Dalej mamy lubimy czytać, czyli coś takiego jak wizaż KWC, tylko że skanujemy sobie kod książki albo robimy zdjęcie okładki i wtedy możemy zobaczyć, co jest w tej książce, jakieś tam chyba opinie. Później mamy smart menu, też tego nie korzystałam. Nasze miasto też nie korzystałam, cena od czasem mi się zdarzy. Wizaż KWC, bardzo fajna aplikacja. Jak jestem w drogerii, mogę sobie zeskanować kod, albo mogę zrobić zdjęcie i mogę zobaczyć, jak jest wysoko w rankingu, więc jest bardzo pomocne. Dalej mamy Google, Google Plus. Później jest Talking Tom, dwójeczka. Pewnie słyszeliście o tej aplikacji, jeśli nie jest bardzo fajna, więc sobie ściągnijcie, możecie coś powiedzieć. Ten kotek za Wami powtarza takim śmiesznym głosikiem. Dalej mamy Listonik. To jest aplikacja do robienia zakupów, jakieś tam listy można sobie stworzyć, aczkolwiek no ja z tego za bardzo nie korzystam. Dalej mamy Moves, czyli jakiś tam krokomierz, Allegro, czytnik kodów i tutaj jest Insta Effect, czyli pierwsza aplikacja do obrabiania zdjęć na iPhone'ie. Dalej mamy Knockout Scanner kodów, czyli możemy tam porównać ceny, ćwiczenie brzuszki, nie korzystałam. Dalej mamy Battery List, czyli coś takiego, aplikacja, co nam mówi właśnie o poziomie naszej baterii, aczkolwiek nie wiem po co ja to jeszcze mam. Dalej mamy FilmWeb. Instacollage chyba, coś mi tu ucięło nazwę, ale aplikacja bardzo fajna, bo można sobie jakieś tam zdjęcia na Instagrama połączyć. Dalej mamy Wine, którego za bardzo nie korzystam. Mamy Mój Orange, w aplikacji Mój Orange patrzę sobie stan konta, w ogóle wszystko mogę tam sobie sprawdzić. Dalej mamy rozkład jazdy, to chyba jest jakiś tam pociągów.
Moi znajomi, niestety ta aplikacja mi nie działa, no niestety, nic nie poradzę. Latarka, często się przydaje, Diki.pl, czyli to słownik, Pixomatic, czyli też jakaś aplikacja do obrabiania zdjęć, MTV, nie wiem co tutaj robi, jakieś emotikonki i InstaMessage, bardzo fajna aplikacja, możecie mnie znaleźć pod taką samą nazwą jak na Instagramie, czyli glampaula1 i to możecie do mnie napisać wiadomość. Dalej mamy Speed coś tam, czyli to jest aplikacja do sprawdzenia prędkości internetu. Kolejne mamy coś tam z kaloriami, ale no nie otwieram tej aplikacji, przyznam się. Dalej mamy aplikacja z Grow, jest to Zuma, bardzo fajna gra, nie wiem czy używaliście. To jest taka, że mamy taką żabkę na środku, mamy kółko i tam się kręcą różne kuleczki, musimy je strzelać, żeby je zbić. Później jest aplikacja Super Farm, czyli tam można różne kody znaleźć, no takie różne. Dalej mamy Freebie aplikację i tam w niektórych jakichś tam punktach z, nie wiem, jakieś bubble tea albo coś innego jeszcze możemy sobie tam zbierać punkty, ale ja chyba raczej z karty korzystam, aczkolwiek fajna aplikacja. To jest aplikacja ICO, czyli do mojego banku, jeszcze się nie podłączyłam, ale planuję. Później jest Running z Nike, czyli aplikacja do biegania, Twoja pogoda. Kolejny skaner kodów, już chyba mam ich ze trzy. Mój ulubiony pasjans, to po prostu jest gra, która towarzyszy mi chyba całe życie. Ja jak idę spać zawsze sobie gram w pasjansa, muszę się przyznać. Dalej mamy Frame Free, czyli znowu aplikacja do jakiegoś obrabiania zdjęć, tutaj możemy ramki mieć. Później jest Foursquare, też fajna aplikacja, też z niej korzystam i aczkolwiek nie check-inuję się tam, ale często tworzę sobie listę, to-do list, gdzie bym chciała być. Później jest Battery Doctor, bardzo fajna aplikacja też, bo mogę sobie tam sprawdzić ile mam baterii, to wiem, ale tam mi często pokazuje co mogę zrobić, żeby mieć więcej. I często po prostu jest taki mój trik, że przyciemniam ekran i wtedy dłużej wytrzymuję. TVN Player do oglądania filmów, gitar do grania na gitarze, Ask. Na Asku właśnie często siedzę na telefonie, jak mi się nudzi, gdzieś tam jestem. Sudoku, też Sudoku często sobie układam. Dalej mamy aplikację Multikino. Nie korzystam. Flickr. Nie wiem co to jest, szczerze wam powiem. Teraz mamy Insta Fish Eye, czyli można zrobić takim rybim okiem zdjęcie. Kolejne jest Google Earth, ale też nie korzystam z tego. Jakieś tam gastronauci, to chyba z jakimiś restauracjami w pobliżu, ale nie jestem pewna. Sing, czyli też coś do śpiewania, choć nie śpiewam, ale dobra, pomińmy to. Później Camera Pro, coś tam, czyli znowu do obrabiania zdjęć. Teraz się będą zaczynały moje gry, bo widzę Fruit Mania. Bardzo, bardzo lubię tą grę i zaraz będzie z tej samej serii jakby miliony innych. Później jest aplikacja Ipla i TVP, czyli to wszystko tak jak TVN Player, można sobie pooglądać różne filmy. Dalej jest IPKO, ICO i PKO, dlaczego ja mam dwie aplikacje? No nie wiem. Później jest Kindle, też nie używam. Snapchat to jest bardzo popularny, można wysyłać zdjęcia do jakiegoś użytkownika i wtedy ta osoba widzi te zdjęcie i nie może zrobić screena, widzi je chyba przez jakieś tam, wybieramy przez jakiś czas, 15 sekund, coś takiego. InstaFollow, to jest aplikacja do sprawdzania jakby kto mi najwięcej polajkował, coś takiego, jakieś tam statystyki instagramowe, o tak powiem. Później jest jakaś gra, że się leci samolotem, nie wiem, nie gram w to. Dalej jest gra Capsule Run, szczerze mówiąc średnio mi się podoba, bo ja nie umiem w nią grać. Później jest tak, Jewel Mania, Bubble Mania, to z tego samego. Chodzi o zbijanie właśnie takich samych kolorów i to jest bardzo dużo różnych takich gier i fajne, lubię. Później jest też Blitz, też to samo, też właśnie podobne, tylko nie z tej samej grupy. Później jest Jewel Fever, Diamond Dash, to jest jakaś polska gra, Jewel Star, później jest Candy Mania i Jewel Mania znowu. Właśnie teraz z końcówką Mania bardzo polecam gry, bardzo są fajne. I dalej jest aplikacja do sprawdzania lotów i to chyba jest z Ryanaira, tak mi się wydaje. No i słuchajcie, to tyle. O ja, ale się nagadałam o tym telefonie, po prostu masakra, dużo z tych rzeczy. Jest strasznie niepoukładanie, ściągam wszystko po kolei. Jeśli chodzi o aplikacje, nie mam żadnej płatnej, wszystko mam za darmo, wszystkie darmowe aplikacje. No po prostu na telefonie często gram w gry, siedzę na internecie, nie słucham muzyki, od razu wam powiem, nie mam żadnej muzyki na telefonie, ponieważ no wtedy mój telefon już by w ogóle nie wytrzymał z tą baterią, no ale tak. Tak, gdy się prezentuje więcej, się pytacie o iPhone'a, czy polecam, ja jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek jeśli ktoś nie ma parcia jakby na tą markę, to Samsungi, jakieś Galaxy też dadzą, będą dawały radę.
Ale jestem bardzo zadowolona. No, pomijam to, że bateria słabo trzyma, no ale jak się robi tyle rzeczy, co ja na telefonie, to czego to wymagać? Więc mój trik, który Wam polecam, przyciemniajcie ekran, bo to dużo daje i wyłączyć wszystkie rzeczy. Na przykład robię tak, klikam i tu widzicie, co mam powłączone i do góry muszę to wszystko powywalać. To by było na tyle w moim filmiku. Napiszcie mi koniecznie na dole, czy polecacie mi jakąś fajną aplikację na iPhone'a, koniecznie sprawdzę. I napiszcie może, jakie są Wasze telefony, co trzymacie na swoim telefonie, może macie coś dziwnego, czego nikt inny nie ma. Do zobaczenia w kolejnym filmiku już jutro, bo trwa grudniowe wyzwanie i w grudniu rzucam filmiki codziennie. Pa, pa!